Jezu Chryste. Chcemy dzisiejszego wieczoru odpocząć w Twojej miłości. Chcemy nauczyć się odpoczywać w Twojej miłości. Wiara i zaufanie w Twoją moc to nic innego jak zaufanie w to, że tak bardzo mnie kochasz, że bardzo chcesz mnie uszczęśliwiać. Wiara w to, że jesteś nieskończenie dobry i nieskończenie bardziej współczujący. Nieskończenie bardziej tęsknisz za mną i pragniesz mnie, niż ja Ciebie. Jezu Chryste, zaszczepiliśmy się Twoją krwią i ciałem. Każda komórka Twojego boskiego ciała połączyła się z komórką naszego ciała. W naszym żyłach płynie Twoja krew. Krew Boga. Chcemy zaufać Ci, Jezu, że Ty jesteś Panem każdej choroby. Że Ty jesteś Panem materii. Że jeśli chcesz, możesz nas uzdrowić z każdej choroby. Chcemy Ci powiedzieć, że ufamy Ci bezgranicznie. A jednocześnie wyznajemy w to, że jesteś suwerenny, wolny w swoich decyzjach. Ale przychodzisz zawsze z nieskończenie piękniejszą, niż się jej spodziewamy. XIV kwietnia czułam się tak źle, że z trudem wstałam na mszę świętą. Gorzej się czułam chora, niżeli w ten czas, kiedy mnie wysłano na kurację. Tak rozpoczyna swoje świadectwo siostra Faustyna. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach i dziwne bóle w klatce piersiowej. Kiedy przyjęłam Komunię Świętą, sama nie wiem dlaczego, a raczej jakby coś mnie przynabiło do tej modlitwy. I zaczęłam modlić się w ten sposób. Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim chorym, a ciało Twe czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie. Jeżeli jest Twoją wolą świętą, abym przystąpiła do dzieła tego, a to będzie mi znakiem wyraźnej woli Twojej. Kiedy się tak modliłam, nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakby nigdy na płuca nie chorowała i bólu nie czuję. A to mi jest znakiem, że mam przystąpić do dzieła. Jezu Chryste, tego wieczoru chcemy w szczególny sposób prosić Cię, abyś przyszedł do nas i uzdrowił. Uzdrowił nas z tych chorób fizycznych,
uzdrowił nas z chorób psychicznych, uzdrowił nasze schorzałe emocje, uzdrowił nasze rany serca. Ty zawsze uzdrawiasz. Chcemy przyjąć Twoje uzdrowienie. Czasami uzdrawiasz natychmiast. Czasami uzdrawiasz w procesie. Czasami jak trędowatych uzdrowisz w drodze. Ale zawsze wymagasz wiary. Całkowitego zaufania, że Ty możesz to uczynić. Jezu Chryste, chcemy Ci na początku oddać nasze chore ciało. Kochani, powiedzcie Jezusowi o tym, co Was boli. Na jakie choroby chorujecie? O jakie uzdrowienie prosicie? Jak dzieci, oprzyjcie się na Jego nieskończonej miłości do Was, na niesamowitym współczuciu dla Waszego cierpienia. On nosił Twoją chorobę w swoim ciele. On wie, jak to boli. I bardzo Ci współczuje. Powiedz Mu o Twojej chorobie. Kobieta, która chorowała na krwotoki wewnętrzne, chwyciła się płaszcza Jezusa z całkowitą pewnością, że jeśli się tylko chwyci Jego płaszcza, będzie zdrowa. My nie tylko chwyciliśmy się dzisiejszego wieczoru płaszcza Chrystusa. My Go przyjęliśmy do naszego ciała. Jego ciało połączyło się z naszym ciałem. W naszych żyłach płynie Jego krew. Dlatego pomódlmy się o to uzdrowienie fizyczne słowami siostry Faustyny. Powtarzajcie za mną. Jezu Chryste, Jezu Chryste, niech Twoja czysta i zdrowa krew, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim chorym. Zakrąży w organizmie moim chorym. A ciało Twe czyste i zdrowe. A ciało Twe czyste i zdrowe. Niech zapulsuje we mnie. Niech zapulsuje we mnie. W zdrowiu i silnym życiu. W zdrowiu i silnym życiu. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Ufam Tobie. Ufam Tobie. Kocham Cię. Kocham Ciebie. Wielbię Ciebie. Wielbię Ciebie. I dziękuję Ci. I dziękuję Ci. I przyjmij z wiarą, że Jezus przyszedł do Ciebie i dał odpowiedź. Dziękuję całym sercem. Modlitwa wiary. Jak mówi święty Paweł, módlcie się z błaganiem i dziękczynieniem. Raz proszę, a potem już dziękuję. Nieustannie dziękuję. Nawet jeśli od razu nie widzę owoców modlitwy, dziękuję, bo On zawsze odpowiada. Dziękuję za odpowiedź, która od Niego przyjdzie. Dziękuję za odpowiedź, która już przyszła. Dziękuję za odpowiedź taką, jaką On chce mi dać na moją prośbę. Uwielbiając Jego wolę w moim życiu.
jak na imię będzie miało to uzdrowienie. Już teraz dziękuję całym sercem. Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi. Rozkoszą moją jest jednoczyć się z duszami. Wiedz o tym, córko moja, kiedy przychodzę w komunii świętej do serca ludzkiego. Mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę jej oddać duszę. Ale dusze nawet nie zwracają uwagi na mnie, pozostawiając mnie samego w swoim sercu i zajmując się czymś innym. Jak mi smutno, że dusze nie poznały miłości. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. Aby mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. W każdej chwili jestem w całej pełni, ale dusza musi mieć wiarę. Dusza musi mieć wiarę. Jezu, chcemy wołać za ewangelicznym Ojcem opętanego Syna. Panie, przybierz na wiarę. Panie, przybierz na wiarę. Przez ręce Maryi, przybierz na wiarę. Przez jej modlitwę, przybierz na wiarę. Przez jej miłość do nas, przybierz nam wiarę. Przez jej życie na ziemi, przybierz nam wiarę. Przez jej nieustanne wstawiennictwo, przybierz nam wiarę. Przez jej niepokalane poczęcie, przybierz nam wiarę. Przez jej dziewictwo, przybierz nam wiarę. Przez jej Boże macierzyństwo, przybierz nam wiarę. Przez jej cierpienie pod krzyżem, przybierz nam wiarę. Przez jej niebowstąpienie, przybierz nam wiarę. Przez ukoronowanie jej na królową nieba i ziemi, przybierz nam wiarę.
Jairze, przyszedłeś do Jezusa, bo Twoja córka umierała. Otrzymałeś niesamowity cud. Nie tylko uzdrowienie, ale wskrzeszenie z martwych. Jezus powiedział Ci, zobaczysz coś o wiele większego. Przygotowałem dla Ciebie o wiele większy cud. Tylko się nie bój. Zaufaj mi do końca, że ja przyjdę. Proszę Cię teraz, abyś w chwili ciszy powiedział Jezusowi to, co jest trudne dla Ciebie. Przeżywasz może jakieś nieszczęście. Może rozpada się Twoje małżeństwo. Może Twoje dzieci tracą wiarę. Może straciłeś pracę i nie wiesz, co dalej. Jakakolwiek sytuacja, którą nazwałbyś sytuacją śmierci, sytuacją beznadziejną, proszę przyjdź z wiarą do Jezusa. Powiedz Mu o tym i usłysz słowa Jezusa, który patrzy na Ciebie z największą miłością i mówi: nie bój się, ufaj mi do końca, ja przyjdę i zobaczysz cud. Przekonasz się, że ja jestem Bogiem. Nie bój się tylko. Zaufaj mi całkowicie. Nie próbuj sobie wyobrażać, w jaki sposób Jezus zainterweniuje. On wie najlepiej, jak przyjść i rozwiązać tę sytuację. Po prostu tu i teraz odpoczywaj w Jego miłości. On wie. On ma plan. Całkowity pokój serca. Nie bój się. Wszystko jest dobrze. I wszystko dobrze się skończy.
Okróż Jezusa. Teraz przez to błogosławieństwo pobłogosławił te najtrudniejsze sytuacje, które mu powierzyłeś. I podaj mi decyzję, że już nie będziesz ciągle błagał, prosił, że już będziesz dziękował, tylko dziękował za to, co Jezus zrobi. Jezu, nie wiem, jak to rozwiążesz. Nie wiem, jak przejdziesz. Nie wiem, co zrobisz. Ale już teraz dziękuję Ci całym sercem. I ogłaszam Twoje zwycięstwo. Bo Ty jesteś moim Bogiem. I całkowicie opieram się na Twojej miłości do mnie. Całkowicie opieram się na tym, że jesteś wszechmocny, a nie trochę mocny. Więc już tylko Ci dziękuję, dziękuję i dziękuję. I to będzie moja modlitwa od tego wieczoru. Gdy tylko pomyślę o tej trudnej sytuacji, będę dziękował i uwielbiał Cię. Dziękował i uwielbiał. Ty wiesz, jak przyjdziesz. Już teraz z góry dziękuję Ci za to. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.